Nowa Huta 1949+ to pierwsza wystawa poświęcona całościowo historii Nowej Huty. Z takich rarytasów na wystawie to oczywiście logotyp, który znajdował się na lokomotywie Huty imienia Lenina. Tutaj mamy dyplom, który uzyskał Janusz Ingarden za drugą zespołową nagrodę za zaprojektowanie Teatru Ludowego. Przekaz na 10 tysięcy złotych także był dołączony do tego dyplomu. A tak wyglądał ten wredny zomowiec, który pacyfikował demonstrację w Nowej Hucie. Próbujemy go tutaj zrekonstruować z jego uzbrojeniem. Z takich bardzo ważnych rzeczy to krzyż, który został odlany na początku strajku okupacyjnego w nocy z 12 na 13 grudnia 1981 roku. Całość wystawy jest próbą podsumowania naszych badań nad historią Nowej Huty, próbą pokazania rzeczy związanych z Nową Hutą w nowy sposób. Takim przykładem może być pomnik Lenina, a konkretnie jedyna w Polsce pozostałość po projekcie Mariana Koniecznego i finalnym wykonaniu w tle pomniku Lenina. Tamten jest w Szwecji, w naszych zbiorach jest projekt konkursowy na pomnik Lenina, ale pokazujemy go nie jako symbol Nowej Huty bez informacji, czym był Lenin i czym był Lenin dla Nowej Huty. Tutaj mogą Państwo zobaczyć, jak wyglądały uroczystości odsłonięcia pomnika, ale przede wszystkim jaki był stosunek mieszkańców Nowej Huty, a delikatnie mówiąc, mieszkańcy Nowej Huty pomnika za bardzo nie lubili. Statuetka hutnika to nie jedyna rzeźba na naszej wystawie. Oprócz oczywiście pomnika Lenina, na naszej wystawie można zobaczyć statuę orła, która znajdowała się na pomniku Wandy, na kopcu Wandy. Tutaj widzą Państwo w tle zdjęcie. To jest oryginalny pomnik, oryginalny orzeł, który został zaprojektowany przez Jana Matejkę i wykonany pod koniec XIX wieku i zniszczony w XX wieku. Widać doskonale, że ten orzeł ma koronę. W oryginale korony nie miał. Ta korona została bezprawnie dołączona przez konserwatorów. Pasem startowym zainteresowałem się około 2008 roku, kiedy to przelatywałem nad nim samolotem przy okazji innych prac fotograficznych. No i wtedy wykonałem pierwsze zdjęcia. Zdjęcia skonsultowałem z jednym z czyżyńskich radnych i okazało się, że ten pas startowy zacznie znikać. Wtedy zaświtała pierwsza myśl, aby udokumentować znikanie tej przestrzeni. Zobaczyłem, że nie jest to taka zwykła przestrzeń, nie jest to puste miejsce. I tak zacząłem do tego podchodzić, poszukując historii ludzi, którzy tam przychodzą, wypoczywają, spotykają się, spacerują. Tak się składa, że znalazłem kilka obiektów, do których właścicieli starałem się dotrzeć. Jednym z nich był telefon komórkowy, który znalazłem w maju 2012 roku, zagrzebany w błocie. Zaniosłem do serwisu komórkowego, udało się odzyskać zdjęcia z niego, dosłownie kilka zdjęć. I stworzyłem akcję na Facebooku. Jedno zdjęcie opublikowałem, myślałem, że to jest, i tak się też okazało, właściciel tego telefonu komórkowego. Po kilku miesiącach odnalazł się. Tym właścicielem była gimnazjalistka pobliskiej szkoły, Monika. Dosłownie kilka dni temu znalazłem pendrive. No, narzuca się takie skojarzenie, że teraz w tych czasach znaleźć pendrive to tak jak kiedyś znaleźć list w butelce. Pełno zdjęć rodzinnych, prezentacje przygotowane ze zdjęciami, trochę muzyki. Udało mi się prawdopodobnie dotrzeć do informacji, kto jest jego właścicielem, więc będę chciał dotrzeć do tej osoby, spotkać się, porozmawiać i zapisać tą historię. Pas startowy dla Nowej Huty mógłby być tym, czym błonia są dla Śródmieścia. Więc dlaczego tracimy tą przestrzeń? Nie potrafię tego pojąć. Nie siedzimy bezsensownie w domu, nie nudzimy się, tylko właśnie robimy to, co kochamy tak naprawdę. Czyli idziemy, rozwijamy swoje umiejętności. Tak. I przede wszystkim dążymy do własnego celu. Chcemy, w sumie wspólnego celu, chcemy nakręcić felieton, który nam pomoże w tym wszystkim. Będzie jakiś nasz punkt odniesienia, żeby się wypromować tak naprawdę. No i mamy nadzieję, że otworzy nam to w pewnym stopniu drzwi do jakiejś kariery w telewizji też. Jest to generalnie na pewno fajna przygoda dla nas i fakt, że mamy możliwość czegoś takiego, jest na pewno fajny. Tak, a wiadomo też, że nawet jeśli nie uda nam się zajść gdzieś dalej, to te wiadomości, które zdobyliśmy, zaowocują może gdzieś w przyszłości, bo na pewno nie zginą.
No i też zawsze można inaczej postrzegać świat. Jak już wie się, jak powiedzmy powstaje felieton, czy praca w telewizji, jak wygląda, no to też inaczej można na to z innego kąta patrzeć. Ja miałem proszę perspektywę, ale nie miałem. Wiedziałem, że będzie lepiej, teraz uważam, że klient się będzie lepiej. Fundacja Nowych Ujęć i Ośrodek Kultury imienia Norwida organizują warsztaty medialne dla młodzieży z nowochódzkich liceów. Efektem tych warsztatów będzie felieton telewizyjny zrealizowany przez uczestników pod okiem specjalistów. Przewidujemy emisję tego felietonu na antenie telewizji. Dziennikarz telewizyjny to jest zupełnie inna opcja. Bo nie dość, że musi posiadać wiedzę na temat zarówno prasowy, jak i radiowy, to jeszcze w dodatku musi być filmowcem. Żeby tych ludzi użyć, żeby zacząć z nimi jakąkolwiek robotę, to najpierw trzeba mieć jakiś pomysł, coś chcieć innym opowiedzieć. Nasza młodzież dzisiejsza ekstra, super, gigant. Żeby twarz była bryłą, bo jest, nos jest dużo dalej niż broda, a jeszcze dalej niż ucho, trzeba zaświecić drugie światło, które się świeci pod kątem, które się nazywa światłem rysującym. Pamiętajcie przy realizacji tego swojego felietonu, że macie cały zestaw środków filmowego wyrazu do użycia i musicie wybrać dokładnie te, które będą funkcjonalne, to znaczy będą spełniały tę określoną funkcję, którą sobie postawicie na samym początek. Opowiedzieć przez samą formę filmową. To jest coś bardzo trudnego, ale coś, co jest niewątpliwie bardziej intensywne w odbiorze widza. I dotyczy to i dokumentu, i fabuły, bez względu, bez znaczenia.